Jako że tematyka biustów szczególnie przypadła Wam do gustu, także i tym razem zajmiemy się tym kształtnym tematem. W dzisiejszej plotkarni pokażemy, jak polskie gwiazdy eksponują swoje wdzięki. Plotkarnia. Kaja Paschalska na oczach widzów wyrosła na zgrabną i ponętną kobietę. Serialowa Ola niejednokrotnie odkrywała swoje wdzięki na łamach czasopism dla panów. Na jednej z imprez wystąpiła w grzecznej wersji koronkowego body, na które założyła bluzę. Oto fotografia. Plotkarnia. Dość głośno było ostatnimi czasy o Edycie Górniak. Najpierw rozstanie z Dariuszem Krupą, potem odważna sesja topless, a w końcu przyjaźń z Kasią Sowińską. Górniak na fali skandali gdzieś się po drodze po prostu pogubiła. Ale wróćmy do topless. Dochodzimy do wniosku, że Edzia absolutnie nie wstydzi się swoich piersi. Plotkarnia. Dominika Gawenda to wokalistka Blue Cafe, która zastąpiła Tatianę Okupnik. Czy śpiewa lepiej czy gorzej? O tym porozmawiamy innym razem. Skupmy się teraz na wyglądzie Dominiki. W świecie show biznesu dużo mówiło się o kreacjach Gawendy. Jedni twierdzili, że to szczyt obciachu, inni podziwiali za odwagę i przełamywanie barier. Nie wnikamy, ale przyznajemy z ręką na sercu, mężczyźni w naszej redakcji uwielbiają kreacje Dominiki. Plotkarnia. Justyna Steczkowska na każdym kroku podkreśla swój jędrny biust. Jej piersi są na tyle kształtne, że może sobie pozwolić na brak rusztowania, czyli stanika. Jej koleżanki po fachu, jak na przykład Jennifer Lopez, przy takich kreacjach często nalepiają specjalne, niewidoczne plastry podtrzymujące ich atrybuty. Jest zatem czego pozazdrościć. Plotkarnia. Maria Sadowska jest córką kompozytora Krzysztofa Sadowskiego i wokalistki Liliany Urbańskiej. Maria już jako dziecko występowała na scenie i wspaniale śpiewała. Po części zrezygnowała z estrady i została scenarzystką i reżyserem. Wciąż jednak zajmuje się muzyką, głównie jazzem, popem i funkiem. Jak każda szanująca się gwiazda trzeciej RP, brała też udział w programie, w którym gwiazdy starają się jeździć lub jak to woli tańczyć na lodzie. Plotkarnia. Zawsze myśleliśmy, że to skromna dziewczyna, która raczej unika odważnych kreacji. A tu jaka niespodzianka. Plotkarnia. Forum na dole już czeka na Wasze komentarze, a ja przypomnę adres plotkarnia@wptv, pod który możecie wysyłać swoje pomysły na kolejne odcinki Plotkarni. Cześć!